Na kopie biskupiej wita się rok dwa razy. Najpierw o północy, a później w samo południe. Wtedy to ponownie strzelają korki od szampanów, a zgromadzeni licznie turyści składają sobie życzenia noworoczne. Spotykamy się tutaj po raz 18. Pierwsze spotkania w latach jeszcze 80. i na początku 90. miały charakter czysto prywatny. Spotykali się tutaj ludzie związani z krótkofalarstwem, ich znajomi, a przede wszystkim rodziny, ale to było góra kilkanaście osób. W 98 roku wieżę przejął klub przyjaciół z laty Chor i od 1 stycznia 99 roku nowy rok, pierwsze noworoczne południe organizuje tutaj na kopie Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, także w tym roku wypada po raz 18. Jak twierdzą stali uczestnicy noworocznej imprezy, poranne wejście na kopę biskupią zmniejsza dolegliwości związane z nocną zabawą. Są też tacy, którzy na szczyt mimo trudnej pogody docierają na rowerach. Nadleśnictwo naprawiło drogę, już nie ma tych cieków wodnych, nie ma lodu, także jedzie się, a do tego powietrze rzeźkie, także tylko jechać. Co roku z noworocznego spotkania zostaje pamiątka, którą jest specjalny glejt oraz okolicznościowy kieliszek. Nie brakuje również wspólnego, grupowego zdjęcia, a tegoroczna aura nie przeszkodziła nawet we wspólnej biesiadzie.